Wow. Powiem wam, że obficie tutaj koledzy podjechali. Jak ja nie dostałem spota. Co jest grane? To jest, naprawdę. Okej, gościu ma zasięg widzenia. Na Mandragorze. No jestem spotterem, robię damage. Ojeju. To był blind, czy mnie widać? Bo już uchujałem przy tych hatekach od nich. Hej, Zelnar. Wybiję sobie obydwie te Manticore. O, ale gościu mnie próbuje wypchać. Dwie Manticore się dobrały skillowo. Mam jeszcze 11 pocisków. Nie jest źle. Jakbym jeszcze przebijał pociski. No, zrobić na Manticorze 8000 damage'u byłoby ciekawym przeżyciem.
Czyżby Hori już był na ich bazie? Bardzo możliwe. A? Chyba sobie nie strzelę w niego. Chociaż postrzelę. W obiedzie strzela przed siebie. Co jest ze mną nie tak? Jestem Manticorą, mam 5200 damage'a i 3000 spota. To powinno być de facto 9 do 1, coś takiego. W sensie 9000 spota. Bardziej wydaje mi się remik niż tunelowe mapy, bo ta mapa nie jest tunelem. To bardziej chodzi o to, że ja musiałem sobie lighty sam zabijać. To od początku praktycznie do końca. Jedna dostała 3, druga 4 strzały ode mnie. Ona cofnęła. Wow. Arta. Jeszcze mi 4 pociski zostały, mam 5500 obrażeń. Idiot. Yes, I am. Jeśli chodzi o top damage, to właśnie to był top damage. Bo wtedy miałem więcej dobić. Chyba tam było 7 fragów, czy coś takiego. To powiem o foszu B. Jeden z przyjemniejszych TD-ków na randomy. Do farmienia ludzi. CD-cek? No, out of meta choke. Ja w ogóle w swojej głowie widziałbym CDC-ka z działkiem podobnym do AMX-a 1357. Jakieś 8 pocisków co sekundę i damage, nie wiem, 120 albo 100. Wysoko penetrujący. Ale to tylko u mnie w głowie coś takiego wisi. Czy zrobiłem jakąś artą 7000 damage'a? Nie wiem. Musiałbym zobaczyć na swoim głównym koncie. Jak po gierce na Kamila, tak jak na każdego innego, no. Robiłem, co miałem zrobić Manticorą i skończyłem bitwę. No to celujemy. Czy kolega zniknie? Tak, kolega zniknie. ...340 w bok, direkcik. Dziesięć! Oh yeah! Dobra, dawać mnie tego lighta jeszcze raz. Będziemy strzelać. Gość robi dosyć normalne kółka, więc... trafimy go ponownie po prostu. Uwaga. Dobra, no nad nim, ale blisko. Mam jeszcze parę pestek, damy radę. Dajesz kolejne kółeczko, panie w stopiące. On pewnie robi to kółeczko, tylko że my go nie widzimy. Ja będę miał tam bicie lepsze jakieś, jak się ustawię w innym miejscu? No od lewej chyba. Czyli muszę do rogu dojechać. A, oni się rozjechali. Do garażu się rozjechali. 5 sekund. Wiedziałem, że będzie niedolot. Czemu arta? Bo mi sklikłem 3 razy z rzędu. By the way, dzisiaj dostałem 3 peny od arty.
10 pocisków versus 2, 6, 0 na midzie. Ktoś 313 mu machnął. Ja nie jestem taki mocny. M60, piękny strzał. 350 peny jednak zobowiązuje. Oj, spieprzyłem. Ale wleciało idealnie pod niego. Celujcie, celujcie, za dużo rykoszetów. Leci. Coś tam jeszcze strzeliło w niego. $290. Poczwar. Nasza Arta naprawdę nie strzelała w tego FV-a? No proszę cię. Direkcik, zostały trzy hechełki zadające większy damage i mające większą penę. I jeden apek. W sumie może podjadę do przodu. Będę miał lepsze bicie na gości. Chociaż parę metrów. W sensie tak, będę miał gorsze bicie, ale będę miał lepszą celność na odległość. Może w tego nie, a w tego? W tego już bardziej. Cztery stówki mniej dla gościa. To 260 bym machnął. Tutaj podjadę na prawo pod górkę. 318 jest już w moim zasięgu, wydaje mi się. Tylko muszę mieć na niego jako tak obicie. Podjadę sobie tutaj. Dajcie mnie te 260. Machnę je. Jeszcze. Musi dostać. O, 14. Mamy apeka teraz. Gdzie chcemy służyć apeka? Opinia o superkoniu po nerfach? Wydaje mi się, że dostał adekwatnego nerfa. Dalej będzie miał przegięty pancerz, dalej będzie na tyle wysoki, żeby fajnie sobie obniżać działo i robić rzeź, a będzie ładował troszeczkę dłużej. Apeki to tam mniejsze z hapekami. Mamy apeka jeszcze i chcemy go użyć gdzieś. Najlepiej na M60, powiem wam. M608, brak amunicji. By the way, jeśli ktoś nie widział bitwy na kopalniach, jak grałem 261, to jest na YouTubach jakieś tydzień czy dwa tygodnie temu dodane. Jeśli ktoś chce bardzo się zdenerwować na tą grę, na arciarzy i tak dalej, to zapraszam do oglądania tej powtórki. Nie będziecie zawiedzeni. Polecam wziąć wiaderko na wymioty. Nie zdążę go się staranować.
Nie, żeby mi się udało w ogóle, ale... Ale takie UFO bym za 200 może stanował. 250 może. W sumie ile on ma HP? Niewiele więcej. A, on tyle miał, no. To bym go staranował za te 240. Remis, pierwsza odznaka biegłości, 3,5 tysiąca obrażeń. Tutaj kolega 2000 w 20 strzałów, 5 directów, u mnie 10 directów, jedno przebicie. No cóż.